A na starcie Grzegorz Niecko z Gdańska ma 31 lat i te loczki dobrze pamiętamy. Pewnie, że tak. Tak jest, mieliśmy okazję oglądać już Grzesia. No, jestem ciekawa, jaka jest forma tym razem. Mieliśmy okazję oglądać Grzegorza Niecko już we wcześniejszych edycjach Ninja Warrior, ale akurat jest niezwykle charakterystyczny i przede wszystkim świetny w tym, co robi, a więc spodziewamy się tutaj kapitalnego wyniku. Ma też hobby i pasję, której nikomu nie polecamy. Otóż wchodzi na budynki i dźwigi bez zabezpieczeń. Nie róbcie tego nigdy. Grzesiek ma żonę lekarka, więc nawet jak spadnie z tych wszystkich konstrukcji, to jest komu je składać. Pamiętamy kontuzję barku, której nabawił się przed pierwszym swoim występem w Ninja Warrior i spore problemy, walka z samym sobą na torze eliminacyjnym. Mamy nadzieję, że już nie ma śladu po kontuzji, że już teraz, jak widać, z dużym luzem, spokojem, Grzesiek, haha! I przede wszystkim fanem z tego, co robi. Za chwilkę zamelduje się u nas na górze. Dobra, chodź, Jurek, nie ma nic tu po nas. Lecimy, on się bawi na razie z torem eliminacyjnym pierwszego odcinka czwartej edycji Ninja Warrior Polska. Tak, to jest zabawa, uśmiech, ale jeden błąd i wpadasz. Trzeba uważać. Dawaj teraz szybko za pierwszym razem, wykręcaj czas! Grzegorz Niecko. Od razu, bezpośrednio, nie ma co czekać i już Grzesiek melduje się u nas, tak jest! Bazer, bazer, bazer! Powiem tak, nie Grzegorz Niecko, tylko Usain Bolt toru Ninja Warrior, minuta 27, dziękujemy, pozdrawiamy. Najlepszy na torze! Chciałbym powiedzieć, że udało mi się pokonać mojego największego rywala, czyli Grzegorza Niecko. Będzie tam. Na Power Tower? On tam bodę, będzie. Bodę, on będzie na Power Tower. Tak, masz bodę. Spokojnie, bodyć u nas tak, on będzie tym pierwszym, który będzie się ścigał na Power Tower. Nie masz lęku wysokości, rozumiemy, z racji tego, że wspinasz się na różne dziwne rzeczy? Nie, nie, ale nie jestem osamotniony. W dzisiejszym odcinku jest więcej takich wariatów, co się spinają na budynki. No jest. To prawda. Marcin Banot. Słuchajcie, no to tak, już naprawdę dużo wiemy, jeśli chodzi o ten pierwszy odcinek Ninja Warrior Polska. Układaj loki, trwała. Ondulacja. I będzie podniebna walka. A my wracamy na to.